Siema widzowie, długo się nie widzieliśmy, ale no, trochę czasu minęło. W skrócie po prostu, no, zapracowany jestem i pokażę zmianę. Niestety się nie nagrało coś, dlatego byłby teraz timelapse, sędzi wie o co chodzi. Budowałem bardzo długo te budynki, był timelapse oczywiście był przed tym jeszcze live i tak dalej. I jakoś, no jak to miło powiedzieć, nie nagrało się. I no. Pokażę wam to teraz. Dobra, więc pierwsze co mamy tutaj to... My mamy elytrę. No, mam 57 FPS, normalna sprawa. Zbudowaliśmy bardzo dużo rzeczy. Tu zbudowaliśmy taki domek, mi się podoba. Jest taki słodki, tu budujemy drugi na stylu tego, ale coś tu mi brakuje w nim. Resztę domków też jeszcze trzeba przebudować, mam plan zbudować taką, wiecie, taką wioskę i potem ją otoczyć murem i zrobić wielki projekt, ale to potem później ja wam o tym opowiem. Mamy tutaj tak pięknie urządzone, moim zdaniem tak pięknie. Te skrzynki są z tekstur paka, tu mamy wodę do góry. A tu jest jedna skrzynka. Tu jeszcze coś zrobimy z tym pokoju, zrobię może jakiś sklepik albo coś. Oczywiście jesteśmy na shaderach, dlatego mam tak mało FPS-ów, to współczuję komputerowi już. Nie wiem, 14 może będzie jakoś normalnie działał, mam przynajmniej taką nadzieję. Tu mamy, to czyli rozłożyłem śnieg wszędzie, ale oczywiście są też miejsca bez śniegu. Mamy dużo bałwanków, ten dom jeszcze nie jest gotów, ale mam mieć dwa piętra chyba z tego co bym tu chciał zrobić, albo coś w tym kierunku. Ten będzie miał dwa piętra, po prostu customizuję wioskę. Jak przechodzimy do customizacji wioski, którą chcę podjąć, to będzie tak. Po pierwsze, ten teren chcę wygłębić, bo na tym chciałbym mój dom postawić, w formie tego miejsca. Ja po prostu chcę zrobić tak, że nie będę ten teren ruszał, tylko w formie tego miejsca zrobię mój domek. To będzie bardzo specyficznie wyglądał ten domek i moim zdaniem też coś ciekawego może z tego wyjść. Dlatego chcę to tak zrobić. Będziemy więc tak robić. Tu mam farmę dyń, która jest mi potrzebna do bałwanków, które widzicie wszędzie. Oczywiście mamy też tutaj mój domek, w którym no, korzystam, z którego korzystam. Oczywiście w nim mamy mojego pieska, kowadło, na którym, z którego mam dwuszukę boksów jeszcze, mam jeszcze w sumie diagnotomitowy chem. Mam mojego skina z ostatnich świąt. Jezu, teraz pierwszego live'a zrobiłem. Przebyłem mieć ten skin bardzo miło. Trochę go zupgrade'owałem do dzisiejszych czasów. Oczywiście mam tu trochę surowców, tu też. Chcę jeszcze powiedzieć, piesek jest słodki. Możecie wybierać imię dla niego. Tu mamy no, takie skrzynki na surowce, które są potrzebne nam. Oczywiście to jest śnieg teraz, widzicie, to jest śnieg, to jest śnieg, ale pod tym są parę miejsca, na przykład uznamy tu, o, to jest taki, no to nie jest zaśnieżone, to po prostu jest tekstur paka. Będę musiał wtedy na live bez tekstur paka grać, żeby to móc ośnieżać. Tu są bałwany, w ogóle są animacje, więc nie wiem, czy warto byłoby je wyłączyć, bo bądźmy szczerzy, one strasznie żerają, a nic mi nie dawają, czekajcie. A few moments later. Współczuję. Mamy też jednego villagera, którego zamknąłem, bo nie wiedziałem, co na ten moment z nim zrobić. Jeszcze jest tu. O, witam. Nie, ale uśmiech masz. On tu sobie siedzi. Będzie sobie siedział, a znajdę jakieś możliwość go przetransportowania na swoje prawidłowe miejsce. Oczywiście mam Boże, komputer, że FPS-y. Wiecie, jak to jest. Więc po prostu na niego nie patrzmy, widzowie, o tak to powiem. Oczywiście mam elitę, trochę fajerwerek, trzeba będzie zdobyć więcej. Wioska jest podpisana. Oprócz tego, co będziemy robić na live? To będzie skończone, a to będzie przeniesione i powiększone. Prawdopodobnie w tym będzie moja baza, mój magazyn i wszystko. To będzie tak samo wyglądało, tylko że po prostu skustomizowane. Wiecie o co chodzi? Może w innym miejscu najlepiej, bo nie będzie dosyć miejsca. Będę musiał ten domek trochę przesunąć, bo jak skończę kustomizację tego, to nie chciałbym, żeby ten wchodził tamtemu w drogę, więc go trochę w prawo albo w lewo do przodu i zrobię z niego duży domek. Tu w nim chyba nic nie ma, nie wiem, chyba go nasz kolega Zendi obrabował. No tak, w ogóle jak przechodzimy na temat Zendi, to i mam w planie go kupić Axolotla. Zrobiłem z tego, on pokazał coś u siebie, więc może do niego wpaść. Teraz widzicie po prostu, no, kupno. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Zendi, słyszałem, że sprzedajesz aksolotle, więc przyszły tutaj do ciebie i chciałbym tego kupić. No, tak się Widzę, że masz. składa, O! że chyba są. No, widzę tu No, takiego tak. małego, którego chciałem bardzo chętnie mieć. Ile on kosztuje? Małe są droższe, bo po oskurowaniu więcej mięsa jest z nich. To ile pan za takiego aksolotla chce? No, za małego to tak będziemy się... No tak, 5 diamentów. Kurczę, mam tylko dwa i trzy z Akceptuję takich też kamienia. kamień, bo jak widzi pan, to tutaj No. przygotowuję rezerwat dla akselotlów. To mam pan tu trzy I staki. no, to idealnie będzie, bo aktualnie te akselotle żyją w kamieniu. To są takie Kamienne. kamienne akselotle, że tak powiem. I potrzebuję tutaj kamienia, żeby im stworzyć takie naturalne środowisko. Tak, i właśnie dlatego akceptuję też. No i 3 staki, to powiedzmy jeden stak to jest jeden diament, więc jeszcze dwa Tak, tam się potrzebuję. przepalają już, więc pójdę potem po drugie dwa. Dobra, dobra. To już Jakie są? potem dokończymy transakcję. Dobrze. Jest mam To w takim tego razie małego. tutaj, jak uda mi się go złapać i jego O. rodzice mnie nie zjedzą, To ja od razu panu proszę. oddam wiadro, bo ja mam to wiadro tutaj, chciałem sobie zdobyć. Jakie słodka Dobra. animacja. Słodki akselot. Tak. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnych transakcjach z akselotlami. Tak, mam nadzieję, że pan zdobędzie jakichś klientów. Może powie pan, nie wiem, rodzicom, żeby przyszli i kupili też aksolotle. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, oprócz tego, że kupiłem aksolotla, zrobiłem takie krzaki na te boki. O, i to. Tego jeszcze nawet nie zauważyłem, takie coś jest w tym texture paku, ale dałem takie dynie tutaj, żeby, no, upiększały trochę teren. Oczywiście wydzielają światło, więc mam problem z tym. To może, nie wiem, czy to balkon ma sens zrobić, ale może jakieś okno na pewno na świat. Oprócz tego mam plan na moją główną bazę, więc polećmy tam. Moja główna baza ma być gdzieś tutaj, moim zdaniem. My chciałbym zrobić w tej górze. Oprócz tego, że moim gościem, nie gościem, tylko moim sąsiadem, nie wiem, czy mogę to pokazywać, jak nie, to razem wytnie, ale mam takiego sąsiada tutaj. Nie wiem, czy on się zgodzi, sąsiedzie, może to Simane zbudował ktoś, ale wiecie, no tak, po prostu, jakby się zgodził, to byłby spoko. I mam tutaj górę, której chciałbym z chęcią skorzystać, moim zdaniem. Chciałem zrobić cały ten teren, wygładzić, bo ja dotąd zrobiłem cały śnieg, widzicie? Dotąd dałem śnieg. To była bardzo wymożona robota na live i po live. Chciałem ten teren wygładzić, załatać te dziury, widzicie? Tą górę nie ściąć, na tym będzie dziedziniec i tu zrobić duży, duży projekt wielkiego, wielkiego, największego zamku, którego da się zrobić w Minecrafcie. Mam nadzieję, że będzie dosyć czasu na to, bo wątpię, że był, ale trzymać się chyba kciuki za to. Za chwilę zobaczycie, no, jakiego seta ja mam, jaki set ja posiadam, tak to powiem. Bo mam, kurczę, nie można pójść spać jeszcze, jeszcze nie? Boże, dajcie mi pójść spać. Halo, dobra, to już wam set pokażę. Więc tak, gębinowy wędrowiec, naprawa ochrona. Diamentowy nogawice się trzeba, no, enchantować. Mam oczywiście chem z takimi podstawowymi, max elytra. Kilo w prawie max, jeszcze muszę poziom trochę zdobyć, bo mam dużo książek. W ogóle mogę pokazać. Dobra, tu mam książki. Takie książki, naprawa, niezniszczalność, niezniszczalność, szczęście i niezniszczalność. Wszystko będzie kładane na enchanty, na rzeczy, które są niedopełnione zenchantowane. Tu mam oczywiście moją klatę, naprawa, ochrona przed ogniem, niezniszczalność. To mi już uratowało raz życie. Max łopata chyba, tak? Nie, no nie max, ale nie wiem po co dwa, nie wiem po co dwa dodatek, dobra, nic, nic. Oczywiście to trzeba naprawić, to musi wyglądać lepiej, bo to jest słabe. A tu też trochę, ale ten miecz jest dobry na początek. Zamknięty ogień jeden to mi wystarczy. Odrzutasz, to są takie rzeczy, które ja potrzebuję. Nie chcę trójki ani drugie, po prostu chcę to mieć, co teraz jest mi potrzebne. Grabisz czy jest mi potrzebny naprawdę i ostrość. Może jeszcze coś dodam, ale wątpię w to. Powiem wam jeszcze tak. Tą górkę trzeba było ściąć albo naprawić. Co tam jest bał? Dobra, myślałem, że to jakiś, no, creeper. Ale to powiem, bo zbieram z creeperów tutaj, którzy sobie z okolicy tutaj chodzą i zbieram ich, no. No wiecie, o co mi chodzi. Piękne te... No widzisz samemu. Pięknie to wygląda. Nie ma nic zarzutu tych shaderów. Nie wiem, czy będę mógł dalej z nimi nagrywać, bo one strasznie żerają procek, więc to będzie chyba taki jeden z wyjątkowych odcinków, który zostanie nagrany tym, a nie innym. No wiecie, a nie innymi shaderami. Raczej nie będzie shaderów. No kompa to strasznie żera, te teksturpaki.
i tak dalej. Może jakieś takie słabsze shadery włączę, nie ultra, albo ultra high quality, tak jak tutaj. Bo to może niższy komputer, nie oszukujmy się widzowie, proszę was. Oprócz tego za święta to świąteczny nastrój musi być, więc tekstopaki świąteczne już są. Będzie live, jakbyście chcieli. Ostatni live w dobrej jakości, nie wiem dlaczego, ale to mnie cieszy. Więc no, do zobaczenia na live w sumie. Nie mam nic dużo do powiedzenia, bo mi no, dużo materiału uciekło, bo bym inaczej tu było 3 do 4 timelapsów, 2 chyba z tego, jeden z tego i jeszcze z czegoś byłby jeden timelapse, ale no, a jedyne co mi zostało to w sumie to z Endym jak no to co widzieliście na materiale kupno mojego axolotla, którego w sumie mogę pokazać gdzie on teraz jest, aktualnie przebywa, pokazywałem, bo otwieram skrzynkę, tutaj jest axolot, trzeba by go jakoś nazwać, to później załatwimy. Musiałbym wyrzucić się śmieci, a raczej pozbyć się ich, trzeba by jakąś średarkę śmieci albo coś zrobić, nie wiem, byłby potrzebny bardzo moim zdaniem. Dobra, to możemy tutaj odłożyć, to też opatę tutaj i w sumie mamy czysty ekwipunek. Taki odcinek mam nadzieję, że cieszę się, że znowu wróciłem tak trochę. Odcinki będą się pojawiać częściej. Mam nadzieję przynajmniej taką z hardcore, też trzeba to zrobić, raczej co zrobimy na pewno. Więc z tym będzie też kombinowanie. Ale na początek zajmuję prawami na DMC, bo zawsze chciałem dołączyć, a wiecie, no. Dołączyłem, a jakbym teraz zaczął nic nie robić, to byłoby trochę dziwnie. Współczuję, że naprawdę nie mam tego materiału. Ale no, do zobaczenia w następnym materiale. Już z timelapsami. Halo.